prosto klecki. Trochę uśmiechu. Pani się jeszcze nie widziała, ale... Teraz mnie tu będzie gonić. Nie, nie będę cieszy. Nie. A sam chwileczka. Świeżo. Powiem Wam, że efekt tych brwi, tej henny pudrowej, bardzo mi się podoba. Powiem Wam, że ładny jest ten kształt, jak również kolor. Kolor jest dopasowany, to był kolor brąz i jest on dopasowany moim zdaniem do mnie, bo czasami robiłam hennę taką zwykłą, wiecie, i panie na przykład robiły mi za mocne te brwi. Wiadomo, że tam z dwa dni ten kolor się zmieniał, troszeczkę blaknął, ale jednak no, pierwsze takie spojrzenie w lustro po prostu no, było nieciekawe, tak? A tutaj pierwsze moje spojrzenie i kolor fajnie dobrany, ten brązik, także tak wygląda z bliska. Wiadomo, że do takich brwi teraz, jak ja mam, wypadałoby oko troszeczkę mocniej pomalować. Dzisiaj nie mam żadnej kreski na oku, mam szybciutko tylko tuszem pociągnięte, więc i mocniejszy cień, mocniejsza kredka na oku i tusz, taki naprawdę dobry tusz, żeby ładnie rzęsy podkreślił, pogrubił i fajnie by było na przykład do takich brwi mieć też zrobione te rzęsy, tak, objętościowe, metodą objętościową. Ja nie przepadam za bardzo za taką metodą, dlatego że jest mi po prostu z tym niewygodnie. Miałam chyba w swoim życiu ze dwa razy zrobione, jakoś chyba, wiecie, okazyjnie, jak szłam chyba na wesele, z dwa razy. No, ale ogólnie to po prostu wolę mieć swoje naturalne, dlatego że po prostu mi to przeszkadza. Do końca się tak dobrze z tym nie czuję. Może jeszcze zrobię jakieś podejście do tych rzęs, zobaczymy. Może jeszcze raz takie podejście wykonam. No i wtedy na pewno by było to lepiej, tak? Lepiej by to współgrało, takie rzęsy z tymi brwiami. Ale na razie tak to wygląda. One są jeszcze tutaj pokryte kremem, więc troszeczkę mogą się świecić w tym momencie. Wiadomo, że tam pewnie za tydzień już to po prostu też bardziej przyblaknie. Ogólnie efekt ma się utrzymywać od 4 do 5 tygodni. Także dzisiaj mamy 6 czerwca. Także to nagranie będzie dowodem, kiedy były robione i powiedzmy, że za 4 tygodnie zrobimy nagranie ponowne i zobaczymy, czy faktycznie ten efekt się utrzymuje koło tych 4-5 tygodni. Wiadomo, że dobrze by było dbać tutaj o te brwi, w tym sensie, żeby nie moczyć. Jeżeli robimy demakijaż, to omijać właśnie te okolice brwi. No i chyba tyle. No, przede wszystkim, żeby po prostu nie zamaczać, tak? I powinny się wtedy one dłużej utrzymywać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. To jest wszystko w dzisiejszym filmiku. Ja jestem z zabiegu bardzo zadowolona. Polecam Wam bardzo serdecznie. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, dajcie komentarz, lajka. Do zobaczenia, pa, pa.